Witajcie, jestem Chris, a to jest kolejny odcinek Minecraftowych modyfikacji. W tym odcinku stworzę sobie nowy świat. Będzie to świat Gildia, nazwijmy to. A czemu? Zaraz się zaraz zobaczycie, o. Wiecie. Ten mod to jest Tales of Kingdom. I jakoś tak. Mogę coś pomylić. To jest pewne. Dobra. Chyba coś nie wyszło. O, jest. Znam, że coś źle grałem, ale działa. Mam informację, czy chcemy grać. Możemy tego moda używać, albo nie używać. No to my chcemy go użyć. Dajemy start your conquest, czyli zacznij swoją przygodę. Conquest. Podbój chyba. Nie podbój. Nie wiem. Ale chyba podbój. Jak widzicie, generował nam się tutaj zameczek. Okej, zmienię sobie tekstury. Żeby trochę ciekawie wyglądało. Tak. O co tu chodzi? Mam taką gildię na start, na której będziemy pracować. A potem będziemy mogli dołożyć swoją gildię. Zrozumieli, jest to bardzo ciekawe. I tak. Ten ziomek, potem ona będzie pomagać, znaczy go olejmy. U tego tutaj pana chyba możemy pokój wynająć, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A, co klapy. Okej. Okay. Ale najlepiej to pierw pójdźmy tędy. Tak, są tutaj NPC, którym też możemy potem wynająć do pomocy. Zaraz wymówić chwileczkę. Okej, okay, jest tutaj ten taki główny jakiś ziomek. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, trzeba gość o tej gilinie, tak powiedzmy. Tak, mamy. Podpisujemy z nim kontrakt. Możemy wynająć sobie łowcę. Znaczy łowcę, no. Do pomocy gościa. Ale nie mam kasy. Nie ma nic w skrzyni. Tak, pozwólcie, żeby użyć tutaj stun itemsa. Dobra. Teraz... Ja wyjdę po swojemu. Albo nie wyjdę, bo... Mam wstydę, że tekstury nie będą zbyt ładne. Trudno. Na razie nie przeszkadzają. Jeszcze no. Dobra, chyba teraz je wyłączę. Chociaż? Nie. Źle. Chyba, żebym użył innego patchera. Nie, dobra, potem zobaczę. Tak, u tego gościa jest to taki farmer. I u niego raz dziennie dostajemy chlebek. Tak. Uj, ognie też nie działa. A, wiedziałem, że MC patchera. Dobra, nic mi się tego robi, to włączę zwykłe tekstury. Albo moje. Wierzę, że to na moich było ładnie. Nie jest tak źle, okej. Okay. Tu jest kowal. U niego możemy kupić sobie pierwsze jakieś EQ. Tak się wyrażę. Tak, mamy mało kasy, aż nam się jakiś miecz. O, bo to żołnierz był po 14. No ale dobra. Możemy też innym sprzedawać, tam sprzedam tą półpytkę. Zajmę za to 6 golda. Kilo sprzedamy. O. I chlebek też. Okej. Okay. Teraz możemy kupić jakąś broń. Skupię Iron Sworda. Mam żelazny miecz. I teraz, żeby zrobić tą kasę tak naprawdę, to musimy iść zabijać potwory. Tak, to ja może włączę sobie, tak w ogóle może normal. Przejdźmy tutaj dalej. Pozwólcie, żeby trochę jednak tutaj cheatować, żeby ten... Jakoś to wyszło. Okej. Okay. Spał.
Zombie 10. A jest to. No. Tak, zwykle wpada nam nie tylko exp, ale także i nasza, ups, sorry, też kasa. Ciszę. Dobra, to może nie, tu, tak, za zwierzęta nam kasa nie wypada, tylko jedynie to jedzenie. To możemy spawn Enderman. No, come on. O, ja się przyszedłem trochę kasy. Chociaż możliwe, że nie. Dobra, trochę zapoluję i widzimy się za chwilkę. Dobra, widzimy się z powrotem. Trochę tutaj mam takie te, używam tych ninja temów. Kasy mam trochę też. O, to czy mój exp. Tam na dachu sobie walczyłem. Żyłem, wiecie, spawn, zombie. I tak dalej. Przecież ja mogę latać, mogę. Dobra. Chodźmy do gościa tutaj. Okej. Okay. Wiecie, mamy już do końca. Teraz muszę ten kontrakt zerwać, albo go zostawić. Ja go zostawię. Zejdźmy na dół. Ażem trafił. I... aha, to jest kuchnia jakaś. Pomyliłem zejścia chyba. Tak mu to się zdarza. Okej, okay, teraz to było tutaj. Muszę się rzekł na tydzień do gościa. I on będzie za nami chodził. I to jest nasz budowniczy, który nam pomoże zbudować naszą wioskę, czy naszą gildię całą. On to będzie na nami szedł. Tylko może nie tak nie tędy. O, i właśnie widzicie takie latające wyspy. Z tego co kojarzę, to w takich wyspach będą chyba spawnery ukrywane. Ale mogę się mylić, tak. Możemy z innym modem. To różnie bywa. Zajdzie tędy. Okej, okay, chodź. Teraz może włączę na chwilę. Peaceful. Ale to wygląda ciekawie. Może nie odlatać, żeby go nie zgubić. Tak, Minecraft, ta Minecraftowa realność. Gdzie idziemy? YouTube. To będzie... Zbigniew, tak. Ale nie, myślę, że te dęczone latające to chyba nie ten mod. Mod mi się mógł pomylić. Tak, pomyliło mi się, na pewno. Okej, okay, teraz go zgubię. Gdzie on jest? Ale chodź. No, teraz na tą śmiecówkę i siedzimy za chwilę. Dobra, nie jestem daleko, tam jest Sakura, to jest ten gościu. Teraz, okej, okay, kasa została. Teraz potrzebujemy drewno. I cobblestone. Ja to będę spanować, wy sobie to się wydobyć. Chyba też macie ten. Wyklejemy na niego prawym przyciskiem myszy, damy mu drewno. I kobla. I ból... Wiesz, chyba taką teraz stronę patrzymy, tam gdzie nasza gildia. Ja patrzę tam. I... a nie, za nami. No to źle. Chciałem myśleć tam. Trochę górę nam to wycięło. No ale dobra. Widzicie, z tych naszych materiałów zbudował mury. Naszej gildii. Okej, okay, teraz do niego podlecimy.
Dalej mam materiały. Teraz możemy zbudować mały domek. Jest, o tutaj. I już są, jesteśmy mieszkańcy. Pozwólcie, że sobie dam tego drewna od narypania. I kobla też. Sorry, zmieniać. Item shop. Not knowledge soldiers. Chyba tych, co są po sobie na siebie, nie mogę dać. No dobra. Wielniki tego. Wielniki tego. I każda budowa zabiera chyba całe to coś. No. Mamy już nasz pierwszy sklep. Potem to wszystko zwiedzimy. Chcę wszystko zbudować. Jest jakiś domek znowu. Są już mieszkańcy. Chwila. Tak, że to może zająć. Wiem chyba co zaraz zrobię. Coś na jedynce. Trzeba było. I to sobie mi upgrade to co tam było do drugiego poziomu jakby. Jest lekki lag, bo to się wszystko tam powiększa. Okej. Okay. Znaczy teraz taki teren został wycięty znowu. Tam duży. No to mówię, że bym źle wybrał. Ta wysoko została wycięta, gdzie jest tak do maksa, na maksa w górę wycina. No zobaczcie, to jest ogromne. Było tak jakoś i teraz jest tam dużo miejsca jeszcze. Ja może to wszystko rozbuduję. A zresztą nie mam limitu, co tam przewinąć. Możecie teraz przewinąć. Dobra, nie, to jest to sobie cięcie. Okej, okay, tam widzicie tą wioskę, gdzie byście sam starczy, tą gildię, tą małą. A tu jest ona, moja wioska. Jest w niej wszystko, co mogą na razie budować. Na razie ona ma swoje dwa poziomy, ale autor ma w planie zrobić jeszcze dwa, czy będą cztery. Czyli wyobraźcie sobie coś dwa razy tyle. Służy na to taki zestaw pewnie z 5-6 razy, jak nie więcej. No ale macie wynik. Wow, tak. To może teraz przejdźmy się. Użyjmy na jeden i jeszcze instant. Chcimy tak, żeby nie zwalał. Tu jest ten mały domek. Jeszcze nic nie ma. Jakieś siedzonko. Jakiś stolik, piecy, crafting. Drugi piętro? To jakieś wejście niby. No ale nie wiem jak ma, nie wiem jak będą wchodzić. Drabinek nie ma. Okej. Okay. Są jakieś łóżka niby. Nie no spoko. Nie wiem co. Burzę własną wioskę. Okej, okay, co mam tutaj? Tu chyba też jakiś dom mieszkalny będzie. Oko, ci będą drabinę mają. Tak, to też jest mieszkalny. Jakieś latarnie. Mamy studnię miejską.
I tu jest nasz pierwszy sklep. Zobaczmy, co jest na dole. Na dole jest chyba kowal. Ma jakieś falerisko, to jest jakiś. Ten taki, to zapewne co się nazywa. To ma wodę. Tak, to jest kowal. A u góry mamy. Jakiś zwolniczkę. Coś takiego. Z jedzeniem i od upraw. A tu niby jak wchodzą. Prawie nie wchodzą. Co dalej? Ten domek. To będzie. No w sumie co ja wam będę mówić tak w ogóle. Ogólnie mam to jest chatka naszego budowlańca, tego co wszystko budujemy. Widzicie, tu jest jakoś stick, znaczy teraz możemy naprawić wszystko co jest zepsute. I tu mamy wszystko mamy wykupione, czy wybudowane, teraz czekam na ten update, gdzie będzie jeszcze ten trzeci poziom i czwarty, najpierw dokręcę coś. Tu mam pewnie jakąś coś z jedzeniem. Ale nie widzę sprzedawcy. Tylne wyjście jakieś. I duży dom mieszkalny. Albo i niemieszkalny. Nie, to będzie jakiś hotel pewnie. Nie patrzyłem co buduję, po prostu budowałem. Żeby zbudować. Mamy coś. Będę się to zmienić. Ten jest jaśniejszy od tego. Jak się przyjrzycie. Nie wiem, który zostanie. O, tu świnia chyba zginęła. Okej, tu jest jakieś miejsce jakby spotkań. Nie wiem, to zobaczymy, to mnie ciekawi. Netherrack. Dyspenzery, ognie się pali, skrzynia, stolik kamienny, spoko. Tu nie ma przejścia, to jest dziwne. Dyspenzery nie wiem po co. A to możliwe jest, no. Tylko jakaś ludzie się zbierali, to był jakiś mówca, może. Myślał tam u góry. Koniec, coś ciekawego nie ma. Nie, to jest zwykła wieża. Dobra, już tak może wszystko zwiedzimy w większości. Co to mamy tutaj? Łóżko. Skrzynia. Hello. Kupiłem coś. I... No, teraz zmniejszyłem i mam flinta. Kupiłem drugiego nawet i trzeciego jeszcze mogę kupić. Albo glinę. Aha, tu wiem glinę. To jest, aha, takie coś. No, to jest sklepik. Ogólnie to jest mnóstwo sklepów. Tak powiem. I no to jest bardzo fajne, taki jest inny, jest taka aktywność z tymi wszystkimi ludźmi tutaj. Możemy handlować. Wiem, że niby dojdzie w 1.9 możliwe handlowanie z tymi NPC-ami, ale tak, to się przyjrzyjcie. Trzeba wybrać bardzo duży teren, płaski. Patrzcie, tam jest góra ucięta, ta góra jest ucięta. No to nie za ładnie wygląda, nie? Ale mod fajny. Jeszcze raz rzucimy tylko okiem na to. Z góry i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.